Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą przeważają dziś niże. Jedynie zachodnia część kontynentu oraz północne Bałkany są pod wpływem wyżu z nad Atlantyku. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Nad obszar kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Pochmurno i deszczowo zapowiada się dziś na południu kontynentu. W środkowej części Europy popruszy śnieg, a na północnym wschodzie deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Moskwie tylko około 1 stopnia. Dużo cieplej na południu kontynentu, do 20 stopni w Atenach. I przechodzimy do kolejnej mapy. Poniedziałek będzie nam upływał pod znakiem pochmurnej aury. Na Podkarpaciu, ziemi lubuskiej, a także na Pomorzu sypnie śniegiem. Po południu bez większych zmian. Nadal pochmurno, a na Pomorzu Gdańskim mogą wystąpić opady śniegu. Na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwyższe wartości na termometrach odnotujemy w centrum oraz na południu, około 4 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 1 do 3 stopni. Ciśnienie pójdzie w górę. Barometry wskażą 1018 hektopaskali. A na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów. Do zobaczenia.